Nie, płacz, bo ja będę płakał zaraz. No odejdę. Odejdziesz, tak. To ja odejdę z tobą. Nie mogę. A co to? Czekaj, ja inaczej na... u nas nazywali. U nas inaczej nazywali. To nie kogrun, nie. O. O. No ale soli można dodać trochę, czy nie? Co? Soli do smaku. Nie. Nic w ogóle? Prawidłowo cukru się dodaje trochę. Nie, cukru nie. Ale ty nie dasz. Nie. Bo powiedz, ja tu rządzę. Ja nie rządzę, ale cukru. Nie, rządzisz. Pójdę, to sobie rób co chcesz. Ja jesz pod twój rozkaz. Nie musisz. Nie, muszę. Muszę. Ja wiem. A ty muchy te bijesz trochę, czy nie? Co? Muchy trzaskasz? Muchy. Muchy? No. Zachłankę no trzeba poszukać tej. Zawiesić, tam są. Na półce. Idź poszukaj. Ale gdzie? W zachowanku. W zachowanku? Tak. Na werandzie. Tydzień na werandzie. Jaki to a tu zachowanek, tak? Tak. A ja tam nie będę grzebał tam, kurwa, się boję. Weź, idź, ja ci proszę. Siato, zapal i będziesz widzieć. U kolebki te. Zachowanek. Kurwa. Ale gdzie to może być? Co? Gdzie to może być? Poszukaj tam. Czego tu nie ma? Muszę być. Wszystko jest, ale tego nie ma. A jak nie, to ja zaraz może wstanę, dojdę. No to chodź, poszukasz sam, bo ja nie wiem gdzie. Ja nie mogę znaleźć. Ja nie będę grzebał ci przywracał, Krzysiek. Ciężko zobaczyć? Ale patrzę, ja nie widzę tego, rozumiesz? Chodź. Chodź tu. Elemente. Elemente. Stawaj i sobie szukaj tych chlebców. Dwa, trzy. Lep na muchy, kurwa. A dobra. Chyba to. Ale niech wstanie. Dobra. Się przejdzie. Dam radę dojść, czy nie? Dojdziesz. 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 Postaniesz, co paniesz, stróże. Nie? Ruch to zdrowie, pamiętaj. Co? Ruch to zdrowie, pamiętaj. Tylko nie wiadomo dla kogo. No. Padę, to chuj mu w dupę. Już tam padniesz. Powiedz. Nie tacy padali i wstawali. No. 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 Poszedł. Kurwa, chodź zobaczysz. Gdzie? O, widzisz? A ja nie widziałem tego. Ja myślałem, że na półce gdzieś mam szukać. Jedna? Daj dwa. No, zaraz nie będzie. Dobra, widzę już. Dobra, to ty idź, a ja już podniosę go. Tylko nie zdepcz go. Czekaj, ja wezmę go. O kurwa, znicze lecą. Ja pierdolę. Dobra, idź już. A on nie słodki. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Jak tam dzień minął? Dobrze? Dobrze. Pospał? Pospał? Co? Pospałeś trochę? Tak. Co ty chcesz, żebym tobie kupił? Sernika. Sernika? No. Takiego ciasta? No. On nie słodki. On z serem tylko. Ser. Ja wiem, że ser, ale w tym do tego sera dodają cukier. Nie. Nie dodają. Nie dodają? Nie. Sam ser, mleko, śmietana dodają. A to i trochę, to ile tego sernika chcesz?
No tam kawałeczek będzie. No kawałeczek, ale tak z kawałeczek to może być i wiesz. Wchodzisz na ten kawałek, wiesz, on zapakowany w tę folię. No. I ten od kawałek weźmiesz, kupisz. Zechciały się sobie. A w Carrefourze będzie? Tak. To w Carrefourze, tak? I w Carrefourze, i w Zodiaku. I spodenki? Spodenki nie będą w Zodiaku. Ale w Carrefourze będą. W Carrefourze, tak. To ile kupić tych spodenek? 3-4. Ale takie do kolan, przed kolano? Za kolano? Tak. One są takie, wiesz. Albo takie, jak będą. A jak ty, jak nie będzie, to kupię sukienkę i się szyję po środku. A co to? To też spodenki by były. To będzie kobieta. Gdzie kobieta, jak się szyje? No to nie. Nie, nie, żartuję. Dobra, ja będę miał na uwadze. Będę w Carrefourze, to kupię ci. Krzysiek, jeden list był tu. Co? List był w skrzynce, to wyciągnąłem. A nie ma więcej? Jeden tylko był, duży. Ciurkowe 9. A, dobra, później cię zapytam. A dla Bartka pokazałeś tamte pismo? Co? Tamte pismo Bartkowi. Tak. I co powiedział? No, co powiedział? Przyjdzie dzielnicowa. No. Bo zgłosi. Do pani dzielnicowej. No i dzielnicowa zrobił ksero. Jedno i drugiego pisma. Ale co powiedział? Że to prawda czy nieprawda? Mówił tak. Pół prawda, pół nie. Aha. Tak. Pół prawda, pół nie. Bo nie mogę, wiesz, ocenić. Aha. Ta pani z panią był. Co to za pismo przyszło? Świerkowa 2 to co to jest? Ciurkowe 9. Przydzielenie miejsca w DPS-ie Białystok. Szanowny panie Krzysztofie, jest mi niezmiernie miło poinformować pana, że wniosek złożony przez pana pracowników osobach Sławomira Jarosława umieszczenie pana w domu pomocy społecznej w Białymstoku w Krzysztofie Ciurkowe 9 został rozpatrzony pozytywnie. Pragnę pogratulować panu takich pracowników, którzy przedmiotowy wniosek przygotowali zgodnie z zasadami kierownika przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu, który określa rozporządzenie ministra polityki społecznej w sprawie domów pomocy społecznej dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 734. Zgodnie z odpisaną w dniu 25 kwietnia tego roku umową o DPS Białystok, którą parafowali pana przedstawiciele ustawowymi osobach Sławomira Jarosława. Informuję, miesięczny koszt pobytu w naszej placówce wynosi 12 tysięcy złotych miesięcznie. Opłata ta będzie pokrywana bezpośrednio przez pana współpracowników osobach pana Sławomira, który oświadczył, że pozwalają na to pana przychody. Tak, pozwalają. No to daj ja może przeczytam, Krzysiek. Będzie szybciej. Nie. Ja też poczytam. No to czytaj. Z kanału internetowego, z serwisu YouTube. Ale czekaj, przerwę ci na chwilę. Nie wydaje ci się, że to jest podobne pismo do tamtego? Mleczny człowiek. Krzysiek Kononowi pozostała kwota przychodów z tego serwisu będzie rozpozycjowana pomiędzy pana Sławomira Jarosława, który każdemu z tych panu przypadnie około po 15 tysięcy złotych miesięcznie, co wydaje się uczciwym rozwiązaniem. Dodatkowo pana, przepraszam bardzo, pana domu ma zostać przeznaczony na dom osób mających problemy z alkoholem. Widzisz, a mój dom będzie, nie będzie. Innymi użytkownikami
tym domu osoby takie uzyskają spokój i upokojenie, a także pozwoli im to wyjście z nałogu. Taki pomysł na zagospodarowanie pana posesji mają pańscy opiekunowie. Proszę bardzo. Bardzo ładnie, dodatkowo, to obrazek nie będzie, buteleczki będą, tak jak ja mówię. Dodatkowo pana współpracownicy oświadczyli, że wyraża pan zgodę na takie rozdysponowanie pańskich środków w serwisie YouTube z kanału internetowym Mleczny Człowiek. Jednocześnie informuję, że w naszej instytucji będzie pan przebywał 24 godziny na dobę w pokoju dwuosobowym z innym pensjonariuszem. Przydzielono panu łóżko wielofunkcyjne o długości całkowitej 150 cm. Wersja mini, ale bardzo wygodne. Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo podziękować za zaufanie dla naszej instytucji i powierzenie nam sprawowania opieki nad panu, pana osobą. Myślę, że będzie pan zadowolony, dla nas to zaszczyt i nagroda, że osoba taka słynna na cały świat będzie pod naszą pieczą. Nie zawiedziemy pana. Czasem możemy utworzyć kanał internetowy w serwisie YouTube, który chcielibyśmy, aby pan prowadził i rozsławił nasz DPS. W celu ustalenia dodatkowych warunków świadczących opieki prosimy o niezwłoczny kontakt w dniu 7 dni z Domem Pomocy Społecznej mieszczącym się w Białymstoku, w ulicy Świerkowej 9. Jednocześnie telefon taki. Jednocześnie w związku z podpisaną umową na sprawowanie opieki nad paną osobą prosimy o wpłatę 12 tysięcy złotych na numer konta takie z tytułem opieki na mnie za miesiąc czerwiec 2024. W celu niespełnienia formalności prosimy pana o podpisanie, odesłanie nam załączonych dokumentów w postaci pierwsze zasad przyjmowania, zasad kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie. Praw 2. Praw i obowiązków mieszkańców, zakres praw i obowiązków mieszkańców domu. Wyrażamy szacunku dyrektor Domu Pomocy Społecznej Karol Koszukowski. A co to za kartki następne? Pokaż, co to jest. Zasady przyjmowania, zasady kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie. A to trzeba mamy wypełnić. Ale to co, ty wybierasz się, że ty chcesz wypełniać? Nie. No to... I zobacz, ale Krzysiek, zobacz. Posłuchaj mnie, Krzysiek. Szanowny państwo. Czy ten, ale posłuchaj mnie, jedno zdanie tylko powiem. Nie. Ale ja jedno zdanie tylko powiem. Nie wydaje ci się ten list podobny do tamtego? Jak myślisz? Że niby opiekunka, a tu teraz dom społeczny? Jak ci się wydaje? To o co chodzi w końcu? Nie wiem. A skąd ale zawsze podpierają się tobą, Jarek i... A kim mają się podpierać, jak myślisz? Wiesz, i tym. A kim mają się podpierać? Zgadza się, Jarek, że kim mają się podpierać. No. A pieczątka? Warszawa. O, Białystok wysłał z Warszawy. No. No to wypowiedz się na ten temat. Na temat tego listu. Krzysiek. Masz ochotę? Co? Masz ochotę się wypowiedzieć? Szanowni państwo, otrzymałem dziś list. Bardzo, bardzo, bardzo haniebny. Tak jak płakałem całą noc, ryczałem jak wół. Jak knur ohydny, paskudny, który w chlebie już tym nie będzie. Maryjo,
Wystać. Ale nie, Krzysiek, bez płaczu. Nie raz ciebie. Krzysiek, bez płaczu mi. Dobrze? Później sobie płacz. Nie przy mnie. Nie raz wracałem. Gdzie ty pójdziesz? Gdzie ty pójdziesz? Panie Jezu, gdzie ty pójdziesz? Twoje miejsce tu. Twoje miejsce tu. W tym domu. Krzysiek, proszę cię, nie płacz mi. Przy mnie. Ty przy mnie tylko tak płaczesz, czy jak sam jesteś? Cały czas. Płaczesz? A po co ty płaczesz? No i po co ty płaczesz? Nie, płacz, bo ja będę płakał zaraz. Że odejdę. Odejdziesz, tak. To ja odejdę z tobą. No, też będę płakał zaraz. Nie płacz mi. Że mnie nie będzie w tym domu. Będziesz, będziesz. A gdzie ty odejdziesz? No, piszą ci listy, wysyłają, widzisz. Co? Wysyłają ci listy, widzisz. No. O. Krzysiek, nie bądź taki łatwowierny w to co piszą. Możesz tak wierzyć we wszystko. Zadzwoń do Sławka. Aj kurde, nie będę dzwonił. Zadzwoń. To ty proszę. Zadzwoń. Ja dzwoniłem rano, nie wiem. No to rano, może był zajęty, teraz zadzwoń. O. Ale co? No nic, co? Co? Co jest? Zajęty czy co? Pik, pik, pik. Zaraz ja do niego napiszę. Może zajęty. Zaraz ja do niego napiszę, żeby do ciebie zadzwonił. Dobra? No. Dobra. To dziękuję.